Proszę chwilę, proszę wszystkich o powagę, chwilę zadumy, chwilę refleksji, chwilę na sztukę, chwilę, której tak często brakuje nam w naszym zabieganym życiu. Pochwała słońca. Autorem tego dzieła jest człowiek niezrozumiany. Człowiek cenzurowany przez między innymi takich jak ja. Człowiek, który ma pewne ograniczenia w przemycaniu swoich myśli dla szerszej publiki. Gdzie masz szlugi? I teraz przeczytamy to dzieło. Paweł Paczul, poeta. Pochwała słońca. Dzisiaj w Warszawie 31 stopni, jutro 32 stopnie, pojutrze 33, a w czwartek ma być nawet 36, choć zapowiadają burzę. Wspaniała pogoda, bez cienia ironii, aż jakoś bardziej chce się żyć. Stop dyktaturze tak zwanych zimiarzy i jesieniarzy, którzy zawładnęli Polską na 9 miesięcy, zabierając nam słońce o 16, czyli jeszcze przed teleekspresem. Teraz kurde my. Najlepszy argument zimolubnych dyktatorów jest taki, że jak zimą jest zimno, to się możesz cieplej ubrać, a latem to się bardziej nie rozbierzesz. Brednie. Nie przypominam sobie, żeby drugi sweter uchronił mnie przed zimnem w środku lutego. Jak pizga, to pizga. Przestańcie zmyślać. Równie dobrze ja mam prawo mówić, że możecie chodzić z wiatrakiem. Jestem zdecydowanie przekonany, że Polska byłaby lepszym krajem, gdybyśmy mieli taką pogodę jak dziś przez większą część roku. Co więcej, jest spora szansa, że przy takiej pogodzie mielibyśmy też lepszy futbol. Po pierwsze, boiska. Kto ogląda Ekstraklasę w pierwszych wiosennych kolejkach, ten się w cyrku nie śmieje. Murawy często wyglądają gorzej niż źle. Próżno szukać tam zielonych elementów, a już na pewno łatwiej znaleźć kontuzję niż źdźbło trawy. Po drugie i pewnie ważniejsze, dzieciaki spędzałyby więcej czasu z piłką na boiskach. Oczywiście, że jest problem, by czasem w ogóle je odciągnąć od komputerów, ale sądzę, łatwiej jest zrobić to w lipcu niż w listopadzie. Dzięki lepszym warunkom mielibyśmy zdrowsze społeczeństwo. No i co tu kryć? Ekstraklasa też mogłaby wyglądać zgrabniej, bez trzeciej żonglerki na wślizgu. Po trzecie, przy lepszej pogodzie bylibyśmy lepszym rynkiem dla przyzwoitych piłkarzy, którzy kończą karierę. Sami powiedzcie, jesteście 33-letnim zawodnikiem, który swoje widział, coś tam pograł i teraz spokojnie może kończyć karierę, jednocześnie nie odstawiając żenady na boisku. Przy identycznych pensjach, gdzie lepiej grać? W Polsce, gdzie piździ przez 9 miesięcy, czy załóżmy na Cyprze, gdzie przez 9 miesięcy nie piździ? Po czwarte, frekwencja. Czy bardzo przyjemnie ogląda się mecz w listopadzie, grudniu, lutym czy marcu, kiedy trudno jest wysiedzieć na stadionie? Ciekawe, że wtedy dodatkowy sweter nie pomaga. No oczywiście, że nie. Lepiej ogląda się finisz sezonu w maju albo początek w lipcu, kiedy siedzisz sobie jak król na krzesełku i popijasz zimnym piwkiem. I naturalnie za ten tekst mogą się obrazić, na przykład rolnicy, bo susza. Ale to nie dziś. Dziś lemoniatka na balkonie, herbatka pod kołdrą, kocem i przy kaloryferze. Dopiero za jakiś czas. Paweł Paczul, Pochwała Słońca, tekst, który nigdy nie został opublikowany na portalu Weszło, który cenzuruje poetę. Zima jest najlepsza.